Alina Czerniakowska. Siła pamięci. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. To tylko część prawdy. Odchodzą wielcy i mali, a świat kręci się dalej. Przychodzą kolejne pory roku, ludzie żyją swoim rytmem, mija czas. Pozornie wszystko bez zmian. Wiemy jednak, że są osoby, które pozostawiają puste miejsce, wyłom na zawsze. 15 maja mija 5 lat od dnia, gdy dostałam wiadomość o niespodziewanej śmierci pana Zbyszka Wolaka. Trudno mi teraz w kilku słowach opowiedzieć, kim był. Przychodzą różne banalne określenia. Niezwykły, mądry, superzdolny, wykształcony, o nienagannych manierach i prezencji, wielkiej wiedzy z każdej dziedziny, światowiec, a jednocześnie wielki patriota w starym stylu, prawdziwy Polak, dumny z naszych ojczystych dziejów, ze swoich przodków. Wszystkie te określenia można by zamknąć w jednym zdaniu. Człowiek z jednolitego, szlachetnego kruszcu. Imponował mi wszechstronną wiedzą o świecie, niezależnością poglądów, wiernością zasadom. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury, z celującą notą, zwycięzca wielu konkursów w kraju i za granicą, zauważony i doceniony przez gremia międzynarodowe w konkursie na projekty architektury tropikalnej, został jedynym w latach 60. ekspertem ONZ-u w wielu krajach świata. Nigdy nie podpisał papierów zdrady, mimo że ubowcy osaczali go, szykanowali, ale bezskutecznie. Nic od nich nie chciał. Rezygnował z własnych honorariów za granicą. Pozostawał niezależny, nieugięty. Jednak można było. Zawarł w sobie przedwojenną Polskę z rodzinnego domu inteligenckiego w utraconym Lwowie. Rodzice zginęli za Polskę. Ojciec w walce, mama w obozie niemieckim. Zbyszek z bratem jako nastoletni chłopcy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Cudem przeżył Gehennę na przyczółku czerniakowskim. Tamte wydarzenia były jedyne, najsilniejsze. Odcisnęły piętno na całym życiu. Po kapitulacji powstania Zbigniew Wolak przeżył drogę typową dla kolegów fakowców. Obozy jenieckie, głód, nędzę, choroby. Potem dotarł do wojsk generała Władysława Andersa we Włoszech i przeszedł cały szlak polskich sił zbrojnych na zachodzie. Powrócił z Anglii do Polski najszybciej, jak tylko mógł, w 1946 roku, prosto w ręce bezpieki. Wszystko to opisał w swoich kolejnych artykułach ukazujących się od 1994 roku w Głosie Polskim, tygodniku Polaków w Kanadzie. Doktor architektury Zbigniew Wolak, Szczupak z AK. Tak podpisane artykuły otrzymywałam od autora przez kolejne lata do końca, do 2008 roku. Teksty odważne, oparte na własnych przemyśleniach i przeżyciach, wiedzy i konfrontacji z obecną rzeczywistością. Oto cytat z artykułu z 30 kwietnia 2005 roku. 9 maja 2005 roku będzie kolejną okazją pokazania dwóch twarzy Polski i Polaków. Pojadą tam, na Czerwony Plac, do Moskwy, ci Polacy, którzy uważają za zasadne wbicie 17 września 1939 roku noża w plecy walczącej z Niemcami Armii Polskiej, którzy uważają za słuszną deportację w latach 39-41 blisko 2 milionów Polaków do ZSRR, łagrów i gułagów.
nazywając to potem w PRL, losami historii, które rzuciły na gościnną ziemię sowiecką miliony Polaków. Pojadą do Moskwy, aby świętować z Rosjanami rocznicę Wielkiej Ojczyźnianej Wojny ci Polacy, którzy uważają, że 17 stycznia 1945 roku armia sowiecka wyzwoliła Warszawę i całą Polskę, troszcząc się potem przez 46 lat o naszą suwerenność, niezawisłość i niepodległość. Pojadą wreszcie ci, którzy zbrodnię katyńską nie nazywają ludobójstwem, ale bolszają osypką, wypadkiem przy pracy, jak nazwał Mołotow, pytany przez generała Andersa o jego oficerów. Pojadą wreszcie ci, którzy utratę Lwowa, Wilna i naszych Kresów nazywają dziejową sprawiedliwością, a Jałtę dobrodziejstwem Polski Ludowej. Warto to wszystko przypomnieć towarzyszowi Wojciechowi Jaruzelskiemu i towarzyszowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Czemu służyli i czym była ich partia PZPR, jak przedtem KPP, PPR, do realizacji politycznych, militarnych celów sowieckiego imperium, nie mających nigdy nic wspólnego z polską racją stanu. To zaledwie część tekstu sprzed lat. Dzisiaj jest maj 2013 rok, a artykuł Zbigniewa Wolaka nadal bardzo aktualny. Brakuje tylko odniesienia do tragedii smoleńskiej. Jestem pewna, że to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku i wszystko, co dzieje się wokół, byłoby osobistym dramatem dla pana Zbyszka. Często wracam do rozmów, spotkań, do tekstów i szukam odpowiedzi na wiele pytań, które chciałabym dzisiaj zadać Zbigniewowi Wolakowi. Poradzić się, usłyszeć jego opinię w obecnej trudnej sytuacji w Polsce. Zapytać o przyszłość kolejnych pokoleń Polaków w kontekście wydarzeń w Europie, Rosji i świecie. Wiem, że byłyby to odpowiedzi przemyślane, mądre, oparte na głębokiej wiedzy i prawdziwej miłości do Polski. Mam nadzieję, że wszystkie artykuły, teksty Zbigniewa Wolaka zostaną zebrane i wydane, a książka będzie dostępna dla wszystkich.